Siema mordy, z tej strony Zębiaczek, witam w skończyku na moim kanale. Na początku chciałbym podziękować za aktywność pod ostatnimi filmami, bo naprawdę miał życie system, za co wam bardzo, ale to bardzo, z całego serduszka dziękuję. Dziękuję wam także za te 5000 subów, które wybiło na moim kanale. Jest to pierwszy achievement, taki, który chciałem wbić na kanale, czyli te 5000 subów. Mam nadzieję, że w bliskim czasie wbijemy 10k i wy mi w tym pomożecie, za co wam bardzo, bardzo, ale to bardzo dziękuję. Mam ci dla was taką odcinkę, co? Taki filmik z wbity rzucakami do typa. Znaczy do typa i do gildii z baconem. Macie dwie wbite do dwóch gildii. Więc co, mam nadzieję, że zostawicie tej łapkę w górę, suba, dzwoneczek oraz komentarz. No i na 250 łapek będzie dla was bacon. No i jolo. Siema mordy, jestem tutaj przy gildii Beck. Nie ma niestronnika od nich online. Ale co, mam nadzieję, że tutaj wbita będzie całkiem spoko. Oni mają tutaj mnóstwo tych bojek. Patrzcie, to w ogóle mają kuboi. Tutaj mnóstwo tych takich trapów, właśnie tak jak my mieliśmy na starym kuboidzie. No naprawdę, kuboid ogarnięty nieziemsko. Tu mają bacona, kurczę, i mam nadzieję, że... Znaczy, mam nadzieję. Mam taką oczywiście nadzieję, że uda mi się do tego bacona jakoś dostać. Ja tutaj sobie spróbuję wjechać do ich żółwika. Nie chcę po prostu wjeżdżać do bacona bezpośrednio, tylko właśnie gdzieś tutaj żółwikiem do jakiegoś setu się wbić, coś w tym stylu. Dobra, co tutaj mają? Tu mają jakiś kuboid. Gdzie oni mają spad? Wiecie mi, gdzie oni mają spad? Aha, to spadu nie mają? O co chodzi? Oni nie mają spadu? Co jest grane? Lol. Ej, nie czaję tej sytuacji. O co chodzi? Czy oni spadu nie mają? Kurczę, nie mam klocku, żeby tutaj bugować coś w celu. Pyk, halo. Ej, no. Oni nie mają spadu? Dobra, rzucaj tutaj perły. Czekajcie, rzucaj tutaj perły. Ogarnę tutaj. Jak, ile mam kartek do bacona, kurczę. O, to dziwne, że oni nie mają spadu. Mnie to normalnie zadziwia. Dobra, rzucaj tę perłkę jakoś. Dobra, ten bacon jest. Oj, on jest tutaj, nie wiem. Z 20 kratek? Może nie. Czekajcie, spróbuję wbić do bacona gdzieś tak, jakoś. Dziwnie, inaczej. Pyk, halo. Da się to... Ej, czemu nie mogę użyć tego rzucaka? Ho, jakieś lagi mam. No to nieźle. Ale dobra, próbuję wbić tym rzucakiem tutaj obok. Spróbujemy wbić jakoś tak obok tego bacona. I mam nadzieję, że właśnie tym baconem się dostaniemy jakoś do ich kuba. Dobra, ile tam jest kratek? Nie no, tam jest... 15 kratek. Nie no, 15 może nie jest. 20 kratek jak nic tam jest. Lub 30, więc myślę, że mi się uda właśnie wbić tymi rzucakami, bo już mam ich 35. Dobra, kurde. Tam już widzę, cały czas widać tego, tego bacona. Tak, o, że to jest jakoś blisko. Dobra, żeby mi się tutaj nikt na łeb nie wkopał, to już może zjem koksa, kurczę. Bo nie chcę zginąć, bo mogę pokazać. O, nadal się utrzymuję, jestem 11 w topce, kurczę. Więc topka nadal utrzymywana. Zombiacze gra, więc właśnie też zapraszam do grania na dragonie, mordy. Opłaca się grać, naprawdę. Jest za dyma. Dobra, co tam jest? Bacon już ile to może być kratek? Z 10? 15? Kurczę, w sumie, no. Już 15 kratek jest jak nic. W ogóle jakby wypadł bacon, to by był naprawdę git, bo ten bacon prosi dla was. W sumie i tak wam rozdam bacona na 250 łapek. Wam zwiększam znowu próg, ponieważ chcę trochę ten kanał rozwijać i was bardziej motywować do tego, kurczę, wbijania łapek. Dobra. Nie wiem, czy tutaj przybiłem się 10 kratek, kurczę. Ile nam się brakuje? Nie no, jeszcze trochę jest. Ile to może być? Nie wiem, z 8? Nie no. Z 10-15 kratek tam jest, nie wiem, w sumie tak na oko mówię. Ciężko tak stwierdzić, ile to może być. W sumie nie, to jest chyba 4. Nie, ile to może. Dobra, nie będę mówił, bo kurde, aby się ośmieszam tym, bo nie wiem jak to. Coraz bliżej. Wiem, że powiem wam tyle, że jest coraz bliżej, kurczę, tego dołu. Mam jeszcze 26 rzucaków, rzuciłem już 14. Okej, teraz leci 15 rzucak. Okej, żeby tutaj jak najmniej rzucaków stracić. Dobra, tu 3 kratki zostały, to rzucimy może jakoś to tak. Tutaj rozwaliło to. Okej. Okay. Pyk. I teraz tak już tak rzucimy tu. Tak koło baconika. Pyk. Dobra, i tu brakuje. Tu są jeszcze dwie krateczki. Więc rzucamy tutaj, tutaj. I uwaga. Wiele osób mi pisało, że bacona mam rzucać na promyk. Czyli rzucimy tego bacona, spróbuję rzucać tutaj. Tego rzucaka spróbuję rzucić po prostu tutaj. Zobaczymy, czy macie rację z tym. Aha, ale bacon nie wypadł. Dobra, to rzucamy tego rzucaka tutaj. Lub mówiliście, że mam rzucić tego rzucaka po prostu na bacona. Zobaczymy, czy wypadnie. Widzicie? No nie wypadnie niestety bacon. Tak jak mówiłem, to po prostu jest losowe. Tam jest chyba 10% na to, że wypadnie bacon. Ale kurczę, no oni mają kuboid, mają bacona, więc muszą gdzieś mi tutaj jakieś zejście na dół, kurczę. Nie wiem, co się dzieje z ich kuboidem. Nie wiem, dobra, jak poszukam jakiegoś zejścia do nich na dół do kuboida, no to wam jeszcze to pokażę. Ale jest pierwsza wbita do odcinka, więc możecie stać łapkę w górę za to, że im zabrałem po prostu tego bacona, mordy, nie? No, łapeczka w górę. Siema mordy, jestem tutaj już przy kolejnej gildii, jest to gildia
FND. Tak, już tak, jest tutaj online blaser, więc kurde, spróbuję do niego się wbić się tymi rzucakami. Mam nadzieję, że typek się wbije tutaj. Wbije. Wyjdzie się poklepać. O, on sobie tam biega na dole, patrzy. Nie, on sobie kopie nawet sobie kopie, kurczę. Dobra, biorę skoksy. No i co? Mam nadzieję, że jakoś wybawię go z tego kuboida, kurczę, żeby nie robił tego stał. Ona się bije na drogonie. Na drogonie trzeba się bić, a nie klepać. A nie kopać cały czas. Kurczę. Dobra, gdzie tu ma jakieś spady? Okej, tu jest jeden spad. I tu jest drugi spad. Okej, tu są jakieś nogi. Dobra, to zrzucimy tego rzucaka tutaj. Dobra, zniosę koksa kolejnego, kurczę. Okej. I tu jest jedna stoniareczka. No to jazda w tą stoniareczkę. Aha! Czemu się tak zbugowało? To nieźle. Ale dobra, rozwaliło. Okej, to jest kolejna stoniarka. Czy ten typek idzie na bazę? Nie, on chyba nie idzie na bazę. Okej. Tu następna stoniarka. Czy on tam nadal kopie? Gdzie on jest, ten typek? Nie, no na bazę chyba nie poszedł. Albo poszedł. A może lognął? Nie, nie lognął. O, jest tutaj, siema! Jest tutaj, poliżę! Nie polizał niestety gościu. Dobra, kupię jeszcze speedy 3. Znaczy speedy. Jednego w sensie speeda. Dobra, gościu, nie uciekaj. Nie uciekaj mi, gościu, ja mam... Dobra, gdzie on jest? No gdzie... Tu. Nie! Dobra, rzucam kolejnego rzucaka, szybko, ja pierdzielę. Jeszcze seta sobie szybko zmienię. Gdzie jest ten gościu? Jest tutaj, dobra. Gościu. Dobra, jem koksa. Sorry za płynność od razu, ale mam otwarte kilka programów na komputerze. Dobra, gdzie on jest? Gdzie on pobiegł? Tam pobiegł gdzieś. Gdzie on ucieka? Czemu on ucieka w fosie? Dobra, zrobię tak, taki mek. Dobra, siema gościu, tego chyba się nie spodziewał kolega. Tego się kumpeli to nie spodziewał. Dobra, jestem tutaj. No nie, ale mnie wykiwał. Co za typek. O kurczaki. Gdzie on jest? Gdzie on kurczę uciekł? Nie, no nie gadacie, że on nie uciekł. Dobra, ten typek kurczę niestety zlogał, wam pokażę tutaj. Nie wiem czego on się scykał, kurczę, tego, że bicie ze mną we własnej fosie, czy o co mu chodziło. No ale dobra, uciekł. Spróbuję, zobaczmy czy on tutaj ma coś w skrzynkach ciekawego. Tutaj jest jakaś skrzyneczka, chyba do tej się nie opłaca. O, tu jest coś zakoblowane, to może spróbujmy czy ci tutaj. Tu jest jakaś stoniarki tutaj są. Dobra, co oni tu mają? Okej, rozwaliło. O, złoto! Kurczę, złoto. Ej, złoto to ja biorę, bo mam mało koksów. Albo nie, no ale trzeba mamy sklep i posprzedajemy to złoto. Nie, gdzie to było? Sklep? Nie to. Sklep. Sprzedaj temy. I patrzcie, tak można zarabiać na dragonie. Wbijać się do kubów, widzicie? Nie dość, że wbijam się jeszcze mu do kuba, to jeszcze zarobiłem na nim, nie? Złoto. Kurczę, dobra. Pyk. Okej. Biblioteczki to też możemy sprzedać. Biblioteczki zawsze spoko. Na emeraldy się przyda. Już mam 20 groszy, ludzie, bogactwo, co nie? Dobra, sprzedano się to wszystko i jeszcze więcej tego złota jest. Dobra, to sztos. Szkoda, że ten typeczek zloga, bo chciałem się z nim, kurczę, pobić, a nie wiem, co on... Przestraszył się mnie, czy co? Okej. Tu są jeszcze jakieś stoniarki. O, tu jest jakaś skrzynka. To może się uda zbugować. Co to jest? Złoto też kolejne. Kolejne złoto. Dobra, jabłka sobie wezmę, bo jabłka mi się przydadzą. Pyk, złoto. Co to jest? Łuk mogę już zostawić, bo mi niepotrzebne. Złoto pobiorę, bo mi się przyda. Czy tu są jeszcze jakieś skrzynki? Tu coś jeszcze jest, tak? Nie, tam chyba nic nie ma. Może tu? Tu są, patrzcie, ile to jest skrzynek. O luju, tu są jakieś skrzyneczki. To rzucę to tak, może to jakoś tak rozwali. Byłoby spoko. Ile złota? Dobra mordy, musiałem naprawić sobie kurde komputer, bo nie wiem, mi coś strasznie ścinało. Miałem 90 FPS-u, dziwne. Już mam teraz normalnie 230. I patrzcie, ile to jest kurde złota. Ja pierdzielę, skrzynie pełne złota, normalnie. Wiecie co? Czekajcie, ja zrobię screena do tego. Gdzie to jest skrzyn? Ja popatrzcie, to jest, będzie clickbait. Emeraldy, dobra, emeraldy pobiorę. To będzie clickbait. Dobra. Chodźcie, tak się robi clickbait ten odcinek. To taki poradnik dla początkujących youtuberów. Bierzecie tutaj złoto. Trzeba powywalać wszystko. Pyk, pyk, pyk. Dobra, położamy tutaj złoto, popatrzcie. Wezmę jeszcze z Endera złoto. Tutaj mam, gdzieś mam, o. Tu mam jakieś bloczki. Pyk. To wywalę. Okej, emeraldy też mogę wrzucić. Powrzucam jeszcze te złoto.
Robimy clickbait na odcinku. Mam nadzieję, że się nie obrazicie, kurczę, że wam taki clickbaitik zrobię. Dobra. Jako, że musi być skrzynia pełna złota, to kurde, muszę całą skrzynię wziąć. Pyk. Dobra. Złoto tam mi się przyda, więc coś przerobię. No i patrzę. I robimy sobie takiego SS-ika. I bierzemy sobie tutaj następną skrzyneczkę teraz, aby sobie wezmę te emeraldy, może mi się jeszcze uda zdążyć. Te 10 bloków złota wziąć, czy nie? Dobra, wybuchło. A tutaj co jest? Kolejne złoto! O kurcze, i sety jeszcze jakieś, ja pierdziele. Ile tu z itemów? Wiecie co? Zrobię jeszcze jednego SS-a. Jeszcze raz to przerobimy. A gdzie to są? Tu jest złoto. Zobaczymy, czy ten w ogóle typek się zlogował. Nie, nie zlogował się ten blaster. Dobra, emeraldy tam, mam dużo takich emeraldów, to wrzucimy sobie tutaj te złoto, tak. Poprzegadamy te złoto, zabierzemy mu to wszystko, kurczę, i podsumujemy, ile będziemy mieli złota z tego. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Dobra. Mam nadzieję, że się nie obraźcie bez kitu, to już to mówiłem wcześniej, ale nie obraźcie się, ale wiecie, clickbaity są po to, żeby były lepsze wyświetlenia. Dobra, i teraz zrobimy sobie tutaj SS-ika. A nie, dobra, jeszcze emerald muszę zabrać. Pyk. Okej, i teraz zrobimy sobie SS-a takiego. Widzicie? I na miniaturkę do Dexa. Do Dexa też możecie wbić. Link macie w opisie do mojego grafika. Tu są jakieś sety, kurczę. Sety, sety. Co ja mogę tu pobrać? Wiecie co? Ja wam nie będę przedłużał. Znaczy przedłużał. Widzimy się po chwilowym cięciach. Ja sobie tutaj te bloki złota przerobię. Więc zaraz wracam. Dobra, mordy. Ja już tutaj przerobiłem ostatnie bloki złota. Wyszło około, no tak tutaj ile? Raz, dwa, trzy, sześć staków niecałe bloków złota. Więc jeszcze sobie tutaj skraftuję stak koksików, bo mi przydadzą się koksiki, ponieważ mam mało. Więc patrzcie, patrzcie, jak się kraftuje koksy, nie? Tak, tak kraftuje koksy bogacz, więc wiecie, opłaca się wbijać do gildii, bo kurde, wiecie, darmowe prawie stak koksów. Nie wiem, ile z tego wyjdzie chyba. Bo ten typ się chce we mnie wbić. O kurcze. O kurcze. Biorę tu moje emeraldy, bo są do rzędu skrzynki. Szybko to powrzucam. Bo wariat chyba się jednak we mnie chce wbić. Info F FNBI. Jak mi tak gildi. O kurczę, FND. Dobra, ten typeczek tutaj jest obok mnie. Złoto biorę. Wrzucę sobie dendera, bo tutaj jeszcze mam moje stack bloków. Dobra, rzucaki i lecimy w niego, kurczę, efekty. Zaraz go poszukamy tutaj gdzieś. Typa. Gdzie on może być? To jest pytanie. Dobra, mordy, tego typa nigdzie tam nie było, szukałem go. Więc ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeśli dotarliście do końca, właśnie do tego momentu, tutaj jak mnie słyszycie już na samym końcu odcinka, no to wam dziękuję za oglądanie. Dziękuję wam także za jeszcze teraz 5000 subów, które jest dla mnie takim pierwszym achievementem na kanale. Więc jeszcze raz dzięki wielkie, serduszka dla was. No i co? Jeśli dotarliście do tego momentu, no to też napiszcie w komentarzu hashtag iPhone. Ja wam szybne serduszko, odpiszę wam hashtag Huawei. No i elo, następnego odcinka.